Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zaczynamy. Ty już sobie, widzę, kawkę nalałeś. No, pokaż to ciasteczko z drugiej strony. Już, zaraz. Ja też sobie nalewam. Dzisiaj w kubku świątecznym. O, z reniferami. I tu Becia na sankę. Jak była mała. Małą dziewczynką. Przecież ty nie byłaś nigdy mała. Ja no ostatnio zaraz... tak powiedziałaś, że nigdy nie byłaś mała. Ja ci zaraduję nigdy. Na grzybach to powiedziałaś. Już dawno po grzybach. No. No. Już będzie zjadła grzybki. Dobra, kawkę. Mleko bez laktozy wolimy. Jeżeli nie mamy, to pijemy takie, ale patrz ile ci nalewać. Do pełna? Śmiało. Ja to piję mleko z kawą, a nie kawę z mlekiem. Dobra. Źle czy masz ten? O. Dobra, i ja też mleczko. O. I Fruzia przyszła nasza. W zimie parzymy sobie kawkę w tym. W takim dużym ekspresie, bo dużo nas kawy idzie. A latem w tym takim... No, w tym. W tym, tym takim, tym z biedronką. Przelewowym. Patrz, co się stało z kawą, z mlekiem. Zważyła się tłuszcz. Ale ty, a bo to jest 3-2. No, a nie. Ale gorąca kawa jest i trzeba rozmieszać. O, patrzcie. Bartoś! Uciekł. I chcemy coś podziękować. A? Dziękujemy za... Pijemy kawkę, bo postawiła nam Eugenia. Tak. Kawkę, także poranną kawkę nam postawiła Eugenia. Bardzo dziękujemy. Pokaż ciastko. Do tej kawki będzie ciastko. Odwrotnie pokaż. Czekaj, już. To jest moje. Tak, wiem, że to jest twoje. Tylko akurat w tym miejscu troszkę mi przeciekło. O, widzicie, kawałeczek mi przeciekło. O. Zostało nam z malinkami. No myśmy sobie tylko tyle zostawili. Tak, jeszcze teraz ja wezmę kawałeczek. Żeśmy się podzielili. Tak, i do kawki. A także, co to za kaszelki? Dziękujemy, Eugenio, za kawkę, no, którą nam postawiłaś. Podziękuj ładnie. Dzisiaj zaraz zabieramy was w podróż, bo będziemy jechać samochodem. Chyba w dwa albo w trzy miejsca, zobaczymy. Dzisiaj idę oddać książki. To ABC gotowania wzięłam. Czy mi się ta książka podobała? Chyba nie. Nie za bardzo. I ABC gotowania 2. Też nie za bardzo mi się... Może tu za dwie, trzy potrawy są takie, które bym zrobiła. Kuchnia polska, fajna książka, tylko jedna potrawa jest o, każda potrawa jest w takim małym tym, tyle się robi. No ja coś tutaj jeszcze będę mniej więcej wiedzieć jak zrobić, ale młoda osoba, która robi od czasu do czasu, nie będzie miała zielonego pojęcia jak zrobić te potrawy. To była fajna książka, przeczytałam. Dramat zwierząt w tych domowych, bardzo fajna. I to też była fajna książka, fajna, przeczytałam ją, bardzo fajnie. Co by pan zrobił na moim miejscu? Trudne przypadki neurochirurga. Fajnie lekarz opisuje właśnie takie przypadki, co musi zrobić, co musi pacjent. Warto fajnie o ten przeczytać. Także idziemy, jedziemy ci do biblioteki. No, chodź, przywitaj się. Chodź, Majunia, przywitaj się. Przywitaj się, przywitaj ładnie. Naszych widzów. Ładnie. Ładnie przywitaj. Przywitaj chodź, widzów. Bartuś. Chodź. Chodź! Chodź, chłopczyk! Widzicie, tylko główkę widać. Chodź! Nie. I zwiął. Zobaczył kamerę. Tak. No, tak? Przywitałaś się? Ładnie. No ona przecież, ona bez mnie żyć nie może, tak? Żyć bez mnie nie możesz, ty! Mała ty, zaraz dostaniesz jedzonko. My kawkę, ty jedzonko, tak? Dobrze, i dostaniesz swoje ciasteczko, tak? Patrzcie, znów głowę wystawił. Widać go? No, nie, za daleko jest. Chodź, chłopczyk! O, i znów zwiał. A co to? Dobra. A, i my już wyruszamy do księgarni, do biblioteki. Tak, do biblioteki. Jedziemy pierw do biblioteki. Dlatego, że ty od razu sobie z Majcią po... Pochodzę sobie po parku. Pochodzisz po parku. O, jak fajnie. Pochodzisz po parku. Później pojedziemy
do weterynarza. Zobaczysz. Bo ja tak, wyniki. Dzisiaj mają być wyniki, więc zobaczę. I słuchajcie, nie chcieliśmy was martwić, ale wyobraźcie sobie, że teraz w niedzielę, tą co była, Maji by minęło równy miesiąc, jak nie miała... Minęło. W sobotę miała. W sobotę minęło, a bo w sobotę miała, no. No, no to co było? No. W niedzielę miało minąć równy miesiąc, jak nie miała ataków, a w sobotę dostała atak. Padaczki. Tylko, że taki bardzo lekki. No. Może ze 2-3 minuty trwał, co nie? No, taki... I tak ją tak nie po aż fes nie powykręcało. I teraz nie wiem właśnie, dlatego chcę dzisiaj zobaczyć te wyniki i zapytać cię, pani doktor, czy jednak przechodzimy na tę ćwiartkę, tabletki rano i wieczorem, czy dalej zostajemy przy pół rano i wieczorem. Słuchajcie, gdyby to był jeden atak w miesiącu, to i tak byśmy byli bardzo zadowoleni. Nawet w tygodniu jakby było. Tak. Ale nie dwa ataki dziennie, bo to już była, już po prostu przesada. Ona się męczyła. I takie już takie dość długie były te ataki. Także zobaczymy. No zaraz tylko pierw do biblioteki. O, tam te książki nie za ciekawe były. Jakieś takie sobie wybrałam. Takie gówno-gówniane. Teraz zobaczymy. Może coś innego wybiorę. Nie mam czasu z robótką, ale z robótką tą, co robię ten taki swój komin, chyba to będzie, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiemy, co to będzie. Nie, ale się dowiemy, jak Becia skończy. Ale w styczniu będę miała więcej czasu, bo teraz to wiadomo, no te przepisy na święta będą, także to jest dużo, dużo po prostu jest roboty. Przy tym. Zobacz, jak chłopakom gorąco. Patrz, w krótkich spodenkach. No. Można? W grudniu? W grudniu, tak. Już myślę o świętach i mi już grudzień na myśli. A te słoiki dalej jeżdżą z nami. Tak, słoiki dalej jeżdżą, aż nie wezmę ich na górę. I brzęczą w bagażniku. Tu wszystko brzęczy w tym samochodzie. Co nie? Tak. Czasami myślę, kiedy on się rozleci, jak myślisz? Ale może jeszcze da radę z rok, co? Radę. Tu gdzieś, co nie? Będziemy próbować. Jak zwykle nie ma gdzie stanąć. Tu gdzieś będziemy próbować. O, tu jest, czy nie? To jest dla niepełnosprawnych. Aha, dla niepełnosprawnych. Tu trzeba zobaczyć. Tak, tu trzeba zobaczyć. Tu będzie bazar prawdopodobnie. Tak. Nowy Żagański, co nie? To już jest wolne, przeniosą. Ale dla niepełnosprawnych. Tu, czekaj, o. Będzie wyjeżdżał. Tak. Mamy Fuksa. Tak, mamy Fuksa. Ale to są duże te parkingi, zobacz. Mhm. No, te miejsca parkingowe tak, są duże. Wreszcie ktoś pomyślał właśnie o tym. Becia do biblioteki, a ja z Majcią sobie pójdę do parku. Tak, pochodzicie. Kiedyś wam park pokażemy. Widzicie? Nasz pałac. Sąd. Fontanny pozakręcane, także nie pokażę. Niciuma sobie stoi. Szkoda, bo bym wam pokazał, jak fajnie woda z nich leci. Tu jest też taka fajna fontanna kaskadowa. Widok z tej strony
a tam w oddali wielki park. Kolejna fontanna. I pałac. I ogromny, ogromny park. Pokażę wam jeszcze fontannę Neptuna. Widok z tej strony, w oddali Neptun. No, macie żagańskiego Neptuna i pałac. A w oddali zbliża się Becia i tu reszta parku. Chodź Majcia, zobaczymy kto tam jest, chodź. Za daleko jeszcze jesteś. Majcia się bała zejść po schodach. No, poszliśmy dookoła. No. No, pokazałem trochę fontanny, ale no niestety woda zakręcona, do żaby już nie szłem. No, wyruszamy do weterynarza. Tak. Później wam pokażę, jakie książki wypożyczyłam. Tylko osoby, które myślą, że będzie to romanse, to nie, bo to w ogóle nie moja literatura. Romanse nie. Ja lubię kryminał, ja lubię reportaże na faktach autentycznych. No i przede wszystkim numer jeden u mnie to historia II wojny światowej. Przede wszystkim różnego rodzaju obozy koncentracyjne. Poczynania jakieś takie, co nie różne. No. To jest dla mnie. Takie te jakieś, no i to nie dla mnie. Ja muszę mieć konkretną książkę taką. Zresztą mi chyba nigdy takie romanse nie w książkach nie pociągały w ogóle. Uh-huh. Dla mnie to jest taki trochę taki pic, wiesz, taki pisany tylko po to, żeby się czytało. Wyleciał jak patrz. Filip z konopi. Aha. No i wracając do tematu naszej mrówki spalonej. A coś mówiłeś o mrówce spalonej? Nie. Kiedyś. A no, tak. No, to prawdopodobnie tam, gdzie była mrówka, będzie Intermarché i Bricomarché. Fajnie by było. No. Bo teraz zostaliśmy bez takiego dużego sklepu budowlanego, tak. Także jak coś z budowlanki już chcemy kupić, no to niestety trzeba jechać albo do Żar, albo do Szprotawy. Bo tutaj jest takich, ale to takich kilka malutkich sklepów, że no i po prostu są też ceny. Tak, no i są też droższe, co nie? Dobrze, że my już jesteśmy po remoncie. A, już kilka osób się pytały o nasz ekspres przelewowy. Dałem w opisie filmu link do ekspresu właśnie tej firmy. To są żarnowe młynki.
odpowiadając na wszystkie pytania. Ja nie wiem jaki, ale wiem, że mamy go już długo. I nigdy... Mamy kilka lat i nic się nie dzieje. Tak, nic z nim nie działo, a my naprawdę w zimie pijemy tylko z niego kawę, co nie? I kawka jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Bardzo dobra kawka, a jeszcze mamy tą kawkę, co nam Marta przysłała ze Stanów Zjednoczonych, tą taką waniliowo-orzechową. No i mieszamy je razem z tą. Z taką. Z Shibo Barista. No, pyszna. Pyszna, normalnie pyszna. No. I tak jak mówiłem, w opisie jest link, można sobie wejść. I w pierwszym komentarzu przypiętym jest film, jak działa nasz ekspres. Aha, przypniesz, tak? Link. Przypiąłem. Aha, przypiąłeś, dobra. Słuchajcie, ja naprawdę... Świeże powietrze mi nie służy. Kaszelek. Patrz, coś się chmurzy, chyba będzie lało. Dawno nie padało. Dobrze, że żeśmy, słuchajcie, wtedy poszli do tego lasu. Bo na drugi dzień lało. Co nie, byśmy nigdzie nie poszli. No. Także trzeba po prostu wykorzystywać pogodę. Jak tylko jest pogoda, żeby iść właśnie chociaż trochę na spacer, to trzeba iść, bo na drugi dzień może lać. No, ja poszłam do biblioteki, a ty trochę pochodziłeś z Mają. Już trochę czas wykorzystany. Maja w innym była, ty rewirze, wszystkie nowe zapaszki ją interesowały, co nie? No pokazałem trochę pałac. No Maja wysiada. A, Maja wysiada. Maja, gdzie ty wysiadasz? Pan jak zadowolony. Dobra, także zapytam się jeszcze tu. Ciekawe jak te z tymi tabletkami, no zobaczymy. Tak, Majunia, pociumałaś. A ten link do tych bluzek i do sukienek to dam wam w opisie filmu. Dlatego, że w komentarzu nie można dawać do innych filmików do innej strony niż YouTube, bo on nie ten. Przeważnie blokuje ten komentarz. Blokuje, tak. Nie zawsze, ale jak się coś mu nie podpasuje, to tak, od razu blokuje. Okaże się, że tak, że jeżeli ja w odpowiedzi próbuję wysłać gdzieś indziej niż do YouTube'a, to potrafią zablokować ten komentarz. A jak jest w opisie pod filmikiem, to nie. Tam może być odesłanie gdziekolwiek indziej. Więc jeżeli po prostu gdzieś odsyłamy was nie na YouTube, to zazwyczaj jest to w opisie filmu. Tak jest. Ale to mówię, to nie nasz wymysł. Ja też bym wolała, wiesz, komuś odpowiedzieć i od razu dać link, tak? Żeby sobie ten ktoś nie szukał. No ale nie da rady, po prostu nie da rady, tak? Szybko jedzie. Majcia już się boi, ale ona nie idzie. Majcia idzie. Co to było? Nie wiem. Jakby coś uderzyło, nie? No, albo skoczyło, albo uderzyło. Klapa od kanału podskoczyła. Nie, chyba. Chyba tak. To tak wygląda, jakby na ulicy przyczepą. No. A może. Albo coś na przyczepie podskoczyło. No i wróciłam. Słuchajcie, wiemy na czym stoimy. O, tu są Majci wyniki. Tu. Mhm. A tu. Tu ten wynik to jest o te lekarstwo. Norma jest od 15 do 40. Maja ma 7,55. O. I to, ale ta pani doktor powiedziała, że to jest bardzo dobrze. No. Ponieważ jeżeli... jak to się nazywa, jeżeli pół tabletki dalej mamy dać, nie po ćwiartce, tylko po pół teraz, nie zmniejszajcie jej dawki, jeżeli nawet będzie można jej zwiększyć dawkę, to na jej organizm można, ponieważ jest bardzo niskie stężenie tej tabletki. Także, a może być aż stężenie aż do 40. Także mówi, jeżeli tam mam jeszcze na 15 dni, dajemy jej po pół.
Jeżeli będzie miała ataki, to przejdziemy, mówi, przyjść po tabletki, przejdziemy na półtorej dawki, co nie? Ale mówi, że jest ten zakres taki, że można jej zwiększyć, że nic jej nie jest. To, że tutaj są te próby wątrobowe ALT i AP i ten ponad normę, mówi, to są, tak jak pan doktor, on mi kiedyś mówił, to jest właśnie podwyższone przez te tabletki. One obniżają ataki padaczki, ale źle działają na wątrobę. Mówi, a nic innego po prostu nie ma. Ale mówi, dlatego zrobiliśmy jej USG, że te wyniki są podwyższone przez te tabletki, a nie przez to, że są jakieś guzy na wątrobie, czy coś by się tam działo, co nie? Także mówi, że najprawdopodobniej jest to powiększone przez te. A jeszcze jest wzrosło od ostatnich wyników. Ale no, mówi, może też być też troszkę większe, no bo Majcia nie była nadczo. No. A mówi, a tak to wszystko resztę w domu. Ale jej najbardziej chodziło o ten tu wynik, że można jej jeszcze po prostu zwiększyć dawkę i nie powinno to, wiesz, no... Być takie, że na przykład, no bo mówisz, że za duża dawka tego leku może spowodować to, że pies po prostu będzie zgon. Do 40 nie można tej dawki przekraczać. Ile jest w organizmie tego leku. A na jej mówi tak, że mamy jeszcze ten taki, jak to się nazywa, taki pułap, że jeszcze można powiększyć. Ale zostajemy, nie zmniejszamy jej do ćwiartki, tak jak mieliśmy, tylko dajemy dalej po pół. Jak fajnie napisane, pacjent Maja, gatunek pies, rasa mieszaniec, płeć samica i wiek i właściciel Artur. Także fajnie. Teraz jeszcze zajedziemy do Kika, ja zobaczę, czy przyszły te. No jedź. Czy przyszły? Także nie, fajnie. Mówi, dajemy po pół. Ale normy te, a laty to wszystko praktycznie tak jak u ludzi. Tak? No. Ja wiem, bo ja co rok robiłem te badania. Aha. Już na okresowych musiałem robić. No, także... Książki, jakie wypożyczyłam, to pokażę wam w domu. Z obrazkami? Nie, bez obrazku. Pokażę tytuł i autora. Jeden to jest jakąś tam nagrodę, gdzieś tam, nie wiem, dostał zagraniczna autorka. Taki thriller, o coś takiego. I teraz się przerzuciłam i teraz dwie książki to będą o zabójstwach. Kurde! Becia sobie wypożyczyła książkę Jak nie zostawić śladów zabójstwa. Ciekawe po co? Nie, takiej książki nie wypożyczyłam. No. Mam się bać? Wiesz, to różnie bywa. Ale dobrze, że jest ta taka właśnie tolerancja Majki psa jeszcze na jeszcze większe dawki tego leku, wiesz? Że to nie jest to, że to jest maks i koniec, więcej już nie wolno podać i rozkłada się wtedy ręce i no nie wiadomo co robić, co nie? A no. Ona tak fajnie zareagowała, że no na razie jeszcze będziemy dawać po pół, bo ja mówię do pani doktor, że jak to będzie jeden atak miesięcznie, to wrócimy tak jakby sprzed 5 lat, tak? Ona miała tylko jeden atak, jak to się nazywa? Jeden atak miesięcznie i to nie było wcale, słuchajcie, za dużo. Ja mówię, a teraz miała jeden, ale taki naprawdę lekki. Coś nie mogę włączyć. No bo kierownicę prostowałaś i dlatego. Tutaj zrobili to ten.
to ładowanie, nie wiadomo po co. Ale to tylko dwa miejsca. Ale tam było na końcu zwolne. Tam na końcu chyba jest wolne. No tu jest wolne między tymi dwoma. Ale tam jest, nie. A ja sobie tu stawię artyk, ja tak zawsze stawiam i jest dobrze. Tu stoi. No i dobrze, ja sobie tu stawię. Tylko, że ja robię taką. Tak. O, i sobie cofnę. Chciałam sobie cofnąć, ale... Nie, on tyłem stawia. Bliżej murka, no. No, on wyjedzie, bo ja widzę go, że wyjedzie, wiesz? No, dobra. A ja idę tylko na chwilę. No. Becia poszła zobaczyć dla mnie za kurtką. I co? I kupiła sobie kurtkę. Ale słuchajcie, pokażę wam ją w domu. W sumie ona ze wszystkimi zniżkami, które tam miałam, bo w ogóle ona była przeceniona. I oprócz tego jeszcze dzisiaj w Kiku był minus 15%, a ja miałam jeszcze talon na jakąś tam przecenę. Ale pani powiedziała, że dwie tak jakby bonusy nie wchodzą, także mi oddała, bo ten talon mam jeszcze do 9 stycznia chyba ważny. I słuchajcie, w sumie po tych wszystkich bonusach, to kurtka mi wyniosła 90 zł. No. To naprawdę to nie jest drogo. To nie jest nowy krój, bo to jest krój chyba z tamtego roku tej kurtki. I ona jest naprawdę świetna. Świetna kurtka. Wiem na pewno, że się dobrze nosi, więc dlatego wzięłam. Akurat był mój rozmiar także. Jestem zadowolona. Także jestem bardzo zadowolona. Pojedziemy jeszcze do tamtej Biedronki, ale to wszystko, kurtkę, jaką kupiłam i ten to wam pokażę, bo te kurtki przyszły dzisiaj, to znaczy w poniedziałek. Wy będziecie oglądać to we wtorek, więc najprawdopodobniej te kurtki jeszcze będą. Także kto ma gdzieś Kika, a może być tak, że mogą być też te kurtki, nie wiem czy ten, bo jest przez internet, co nie? Tak. Kik jest też. W internecie można zakupić. Tak, tylko tam nie wiem, czy wejdzie wam ze wszystkimi zniżkami, co nie? Mhm. No. To tym bardziej czy, powinno być ze zniżkami. Właśnie nie wiem, czy tam wejdzie, wiesz, tak jak jest z metki, 120 zł? Czy, no nie mam zielonego pojęcia. Bo na metce normalnie jest wydruk 120 zł. A ja w sumie po wszystkich zniżkach dałam 93 zł za kurtkę. Taka troszkę grubsza to jest kurtka raczej zimowa. To nie jest tych takich. Takie letnie też były, ale ja takie letnie to ja mam bez rękawnik czy coś, to ja nie chciałam. Ale też były fajne. Ale nie chciałam po prostu. Ludzie skądś idą, chyba z pracy skądś. Tak. Powiem wam, że przejrzałam troszkę ciuchów, tak jak mówiłam wam ostatnio w szafie. I kilka będę miała sztuk tych, jak to się nazywa, ubrań do wystawienia. Nie wiem, albo wystawię na Allegro, albo wystawię na ten Vinted, tak? Mhm. Vinted? Vinted to się nazywa. Albo na Vinted. Stoj. No jak? Aha, bo wyobraź sobie, że ona tu była? Nie widziałaś jej na słupku, no. Na słupku była. A miała zielone, no. Ale ona była na słupku. Ja wiem, że na słupku nie widać nieraz. Oni mają czerwone teraz, tak? Nie wiem właśnie. Bycia, no czemu ty stoisz? Bo nie wiem, czy ten będzie jechał, czy nie. To przecież żaden nie jedzie. To jest tak ciężkie, patrz, tu się włączyło teraz zielone. No. Jak ja przyjeżdżałam. O. Nieraz tak jest właśnie, że no tu stanie, co nie? Akurat jest w tym punkcie i nie widać. Ale to wiesz, no ja powolutku jechałam, to nie jest tak, że dopiero ruszałam, że ja bym, wiesz, ja bym ją w końcu zauważyła, co nie? Myślę, że za 93 zł to nie jest, to nie są duże pieniądze dać za to. Jedź! No jadę! 3:30 na godzinę.
40. No teraz. A ten korek się zrobił. No i niech się robi. Niby jest 5 stopni, ale odczuwalna mi się zdaje, jest że wyższa. Jest wyższa. Co tu tyle wyjeżdża z tej Biedronki? Zobacz. No i tam koło Białego jest wolne. No. Myśmy w Biedronce. Miało być masło po... Po 4,50. No. Jedno masło na jedną kartę. No, mieliśmy dwie. Tak. I jak zwykle, słuchajcie, nie wiem, czy wy u was też tak jest. I z chęcią posłucham waszych tych wypowiedzi, bo u nas tak jest, że jeżeli coś jest na kartę fajnego, to zazwyczaj w Biedronce nie ma. No, taki nie pić wiem, na wodę. Tak, taki właśnie już... I to nie, że my to pierwszy raz. Kilkanaście razy nam już się właśnie to zdarzyło, że jak coś mamy albo w kuponach, albo właśnie jest taka ekstra promocja, to ile razy przyjdziemy do Biedronki, tego nie ma. No i masła oczywiście nie było. Tak, nie? No pewnie, że nie. Co było? Jedno opakowanie, tak? Karton. Jeden karton, taki malutki od pustego masła. Nic więcej nie było. Więc to jest taki pic w Biedronce, że szok. I byliśmy w tej dużej Biedronce, co nie? Gdzie zazwyczaj wszystko jest. Ale tak jak mówię, albo jak mamy jakiś kupon dla siebie, albo właśnie jak coś jest w takiej ekstra promocji, to jak pojedziemy do Biedronki, to na pewno tego nie będzie. My już nawet na te kupony nie patrzymy. Bo, czy... A mówię dzisiaj, jak jedno masło można, to może będą, nie? Tak. Bo zawsze przeważnie są trzy. No. No to nawet jednego nie ma. A ludzi też. Pełno, tak. I każdy zagląda w kartonik. Tak, za masłem. Także to jest taki pic. Ciekawa jestem, czy u was też tak jest. Że właśnie, a ja... Mnie ta Biedronka mnie z tym tak denerwuje, że... Po co piszę? I słuchajcie, to my byliśmy o godzinie 14, tak? No to ci, co przyjdą o 16, 18, to już nawet w ogóle mogą pomarzyć. Podejrzewam, że jak ktoś był chyba o 6 rano, tak? To może kupił tą jedną kostkę. No. No ale nie wszyscy mogą przychodzić o 6 rano. Znaczy nie chodzi o nas, ale w ogóle, co nie? Czy są ludzie, którzy pracują na 6 rano i oni nie pójdą do sklepu. Taki pic, że... No trudno. Już teraz, nie. Już tyle razy się przekonałam, że powiedziałam, że koniec. Na żadne promocje w Biedronce nie patrzę. To, co kupiliśmy, to oczywiście jak zwykle wam pokażemy. Nie było dużo, to będą kilka rzeczy, tylko bo my żeśmy, prawdę mówiąc, to się napalili. Tak, bo ktoś polecał mi orzeszki jakieś tam o smaku wasabi. No to pokażesz, co. Kupiłem. Spróbować. Ja lubię takie wynalazki. Majunia, czemu ty płaczesz? Pochodziłaś sobie. Pociumałaś trochę, no. Tak. Ale jak ona wiedziała, że my będziemy jechać do weterynarza? Ubraliśmy się tego, nic, leży. Ja założyłem jej szeleczki, patrzę, a ona w tych szelkach idzie i się kładzie. Drzwi otworzyłem, wychodzimy. Ona zostaje w domu. A ona nie idzie. Nie, położyła się i leży, co nie? Ja mówię dopiero, no chodź, to tak... Niechętnie, no ale... Ale musiała. No, pozbierała się. Ale... Ale dopiero u weterynarza zobaczyła, że ona nie idzie. No, ale się nic nie odzywała. Nie. Siedziała z tyłu skulona i tylko zaglądała tymi ślepiami, no. Czy pani przyjdzie po nią, czy nie przyjdzie, nie? Ale pani doktor powiedziała, żeby nawet już następnym razem też ją nie brać, bo wyniki są... Wszystko jest, dwa razy wyniki miała robione przecież. Także nie musimy ją w ogóle zabierać, wystarczy tylko, że przyjdę po tabletki. I no. Zobaczymy, czy ataki, jak tam będzie. A tabletki dostałaś? Nie, no bo mam jeszcze zobaczyć. Aha, jeszcze masz. Tak, a
mam na 15 dni. Dajemy po pół i zobaczymy. Dobra, kurtką jeszcze się pochwalisz, tak? A, tak pokażę. No i witajcie w kuchni. Tak, witajcie w kuchni. Kupiliśmy, powiem pokazywać, co kupiliśmy w Biedronce. Kupiłam sobie coś takiego, taką szamponetkę. Tu pisze platynowy blond. Mhm. Jak rozpieczętuję, zobaczę, czy faktycznie, bo może być już takim z tym fioletowym, wiesz, ta szamponetka. No pisze platynowy blond, zobaczymy. Mhm. Zobaczę, co to jest. Był Bartuś, ale jak włączyłem kamerę, od razu w nogi. Wzięłam ogóreczki takie do spróbowania. Kaszubskie. Nasza spiżarnia. Tak, kaszubskie. Oni dobre rzeczy mają. O. Wiecie co to? Pełno wody. Nazbierało w tym wody. I piszczy, żeby opróżnić. Z tymi, z papryką. To jest papryka, to nie jest ten. No to będziemy zajadać. Tak. Ciekawe, czy to będzie na pikantno, czy nie? Dwa razy kola. Wziąłeś kolę dlatego, że było tańsze? No 2,15, a Pepsi 6 zł. No. Jedno mleko bez laktozy 1,5% teraz wzięłam. Wziąłeś sobie te orzeszki. Z polecajki. Tak. No. I co, smakują ci? Bardzo dobre mi smakują, już, z wasabi. Bo już zjadłeś. Ja nie, coś nie mam na razie ochoty, więc nie powiem wam. Bo nie jedna pani polecała, żebym wziął i spróbował. Dobre, smakują, potwierdzam. Są jeszcze z kary, ale nie wiem. Zobaczę na sobie. I jeszcze tak, teraz bo było trochę też o tym zlewie. To jest firma? Franki. Franki. Frankę pisze, No, Franki. Franki. Tutaj jest jakby się przelało. O. To tu jest takie coś. Ja nawet nie wiedziałam. Nie? Nie. Tu jest dziura, jakby się miało przelać. Ten, ja wcześniej miałam zlew też czarny, też taki nakrapiany, bo on jest tak jakby takim, to jest tak jakby srebro było, słuchajcie, nakrapiane, wiecie? Nie białe, tylko raczej srebrne, takie małe kropeczki. Wcześniej miałam na dużą szafkę na chyba 80, dwa takie okrągłe kółka. Dwukomorowy, dwa okrągłe kółka. Ten zlew mi się w ogóle kompletnie nie sprawdzał. Ten jest to, ja szukałam, jak robiliśmy meble, zlewu, gdzie będzie jedna komora i komora jak największa. O to mi chodziło. I tylko ta firma miała tak dużą i tak głęboką komorę, a chodziło mi o to, żeby... To jest zwykła blaszka, ta na taka duża, która jest w piekarnikach. Chodziło mi o to, patrzcie, tu się mieści blaszka i tu, patrzcie, tu jest jeszcze tyle miejsca. Ja sobie mogę tu zamoczyć blaszkę, odmoczyć wszystko i to właśnie o to mi chodziło. I jestem z tego zlewu bardzo zadowolona. Nie zamieniłabym już na zlew dwukomorowy. Tu nawet jak poustawiam sobie kubki, to ja dalej mogę coś tu robić. Bardzo fajnie. No i mały ociekacz. Ten zlew z tej samej serii ma ociekacz jeszcze dłuższy, chyba o 15 cm, ale u nas się nie... Niestety nie zmieścił, bo wolałabym z tym większym ociekaczem. No ale niestety się nie zmieścił. Zmieścił się z tym małym ociekaczem. I tak jak mówię, ja jestem ze zlewu bardzo... I zamówiliśmy go na Allegro. Nie na Allegro. O, patrzcie, teraz chyba nawet lepiej widać, że jest biały, bo ty wyłączyłeś... Że jest czarny. Że jest czarny, bo ty wyłączyłeś ten. Lampkę, A jak włączysz, to znów będzie, zrobi się takie białe. Ale ja lubię... No bo to i tak nie oddaje koloru. No, nie oddaję. To jest czarny z takim... Ja nie wiem, czy na Allegro, czy ze sklepu. Moim zdaniem my żeśmy to kupili na Allegro. Ja w opisie, jak znajdę, dam wam link. Tak. Gdzie takie zlewy można kupić, bo ktoś pisał... I my go mamy już 3 lata? No. Bo jedna pani pisała, że ona szuka takiego czegoś, takiego zlewu właśnie. Ja w tym filmie, w opisie dam link. No. Poszukam na Ceneo i zobaczę, nie? I ja jestem z niego bardzo zadowolona. Dobra, Becia. I teraz książki. Opowiadaj. Takie. Milczące dziecko. To jest chyba thriller, coś takiego. Thriller, horror, no coś takiego. I to prawdopodobnie ma być na faktach autentycznych. Zobaczymy. Piętno. Przemysław Piotrowski. Bo to jest zagraniczna jakaś pani. Zagramaniczna. I z tego samego zaraza.
kryminał. Mhm. I to też jest kryminał. No to też może być albo kryminał, albo horror. No coś takiego. Także wypożyczyłam sobie takie książki i takie właśnie, takie lubię. No nie lubię książek takich lekkich, takich romansów. To nie dla mnie. I to by było chyba na tyle, tak? A kurtka? A kurtka, patrzcie. Wiecie, to sklerotyku jeden. Patrzcie, kurtkę miałam wam pokazać. Ja już zapomniałam. Taka kurteczka. O, widzicie, ona normalnie tu kosztowała 120 zł na metce. Przeceniona na 110, ale ja jeszcze było dzisiaj 15% jakoś tam rabatu, czy 17% i zapłaciłam za nią 93 zł. Kurtka jest na zamek, grubsza taka, z kieszonkami, kaptur obszyty fajnym futerkiem. Futerkiem fajnym, naprawdę miłym futerkiem. I jest to taka troszkę grubsza, co nie? To nie jest kurtka taka przejściówka, tylko moim zdaniem, bynajmniej dla mnie, będzie to raczej zimowa. I już wam pokazuję, jak ja w niej wyglądam. O, to może troszkę dalej. Tu widać mnie? Maja widać? O, czekaj, zaraz zobaczę z tyłu. Słuchajcie. Fajna, nie krępuje ruchu, nic. I tak jak mi się zdaje, to ona jest troszeczkę chyba dłuższa z tyłu. Że tu z przodu ciut jest krótsza, co nie? A z tyłu jest troszeczkę, ale tu nie ma żadnych sznureczków ani nic takiego. Bardzo wygodna jest, po prostu nie krępuje ruchów, nic. I teraz wam pokażę, jak wygląda z kapturem. Kaptur też jest świetny, bo widzicie, nie leci wam na oczy ten kaptur. Trzyma się na głowie. To nie jest z tych kapturów takich, czekaj, się tu zobaczę, tak. To nie jest z kapturów takich, wiecie, że wam o, tak na oczy leci i nie widzicie nic, jak idziecie. Jak idziecie, o. To jest świetny kaptur, wystarczy teraz tutaj ładny jakiś szaliczek. Także jest naprawdę, jak coś macie gdzieś koło kika, to polecam, bo jest świetna. Dobra, i to by było. Tak, że będziemy się z wami żegnać. Tak. Ale ciepła, Boże. Poszukam tego Frankiego. Patrzcie, jest. Jest i on. Bartuś? I to jest z firmy Janina. Z Kika firma Janina. Świetna kurtka. No i Bartuś przyszedł wsuwać. A jeszcze miałam coś powiedzieć. Skąd wiem, że jest świetna? Bo moja koleżanka miała taką i ona ją bardzo chwaliła w tamtym roku. Więc dlatego mówię wam, że jak ją zobaczyłam, bo ja w tamtym roku już nie zdążyłam kupić, jak tylko ją zobaczyłam, to od razu wzięłam. No, pokaż Bartusia. Ty musisz go zawołać, bo mnie nie słucha. Bartuś? Bartuś? Bartusia? Co, malutki chłopczyk, co? Boisz się, tak? Nie. Kamery cię boi. No. Nie bój się. Dobra, będziemy się z wami żegnać. Tak, żegnamy się, kochani. Pamiętajcie, łapka w górę. Tak, łapka w górę. Subskrybujcie, dzwoneczek, to was nic nie ominie. Polecajcie nasz kanał. Polecajcie nasz kanał, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Maja, chodź powiedz papa. Chodź tu. Chodź. Chodź. Pożegnaj się, dziewczynko. Dziewczynka nie chce się pożegnać. Dzisiaj coś jest. Pochodziła z tobą po tego, po parku i jest zmęczona, tak? Powiedz, ja zaraz idę spać. Pani ci wyszczygła tutaj, bo miałaś włosy i wyglądasz jakbyś ten. Jakby ci się coś stało. Ale już włosy nie chodziły na oczy. No do oczu. Dobra, już kochana.